Zacznij medytować. To seria, w której chcemy uczyć się chrześcijańskiej medytacji. Rozpoczęliśmy medytację nad uczuciami. Rozpoczęliśmy taką naukę, którą chcę Ci zaproponować. Uczenia się stawania przy Jezusie w Jego obecności i przyglądania się swoim emocjom. Trawienia swoich emocji, które są w nas. Emocje to dobry sługa, ale kiepski król. Usłyszałem kiedyś takie piękne zdanie, które myślę, że streszcza ważną prawdę. Uczucia są czymś, co nam pomaga w życiu, co daje nam pewne jasne informacje, co pomaga nam przeżywać naszą codzienność. Ale z drugiej strony, kiedy zaczynają nami kierować nieopanowane emocje, emocje, które nas przytłaczają, to coś, co sprawia, że nie potrafię funkcjonować w Boży sposób w relacji z ludźmi i z Bogiem. I chcę dzisiaj Cię zaprosić do kolejnego uczucia, trudnego, nieprzyjemnego uczucia, uczucia smutku. Uczucia, którego każdy z nas doświadcza, ale też uczucia, od którego chyba najłatwiej jest nam uciekać. Po co Pan Bóg dał nam uczucie smutku? Dlaczego mamy to w naszej naturze, smutek? Jaką informację przekazuje Ci to uczucie? Smutek informuje Ci o jakiejś stracie. Smutek daje Ci znać, że coś straciłeś. Czegoś mi brakuje, jest jakiś brak w moim życiu. I ten brak wytwarza smutek. Ta informacja jest ważna, bo kiedy jestem w pełni świadomy tego, co przeżywam, dobrze rozeznać, czy tej straty nie da się inaczej naprawić. Dobrze przeżyty smutek, dobrze przeżyta strata, jakiś brak sprawia, że cenię sobie to, co mam, dużo bardziej niż kiedyś. Ale smutek potrafi bardzo łatwo gromadzić się w naszym sercu i być przytłaczający, niszczący. Wtedy nie wiemy, dlaczego się źle czujemy, dlaczego jesteśmy smutni, dlaczego nie mamy radości. Dlaczego nie umiemy się cieszyć tym, co było naszą radością? Relacja z Bogiem i relacja z naszymi bliskimi, z przyjaciółmi. Dlatego tak ważne jest przetrawienie tego uczucia. Jest pozwolenie, by go dobrze przeżyć, nie uciekać przed nim, nie zagłuszać go na przykład rozrywką. Na przykład czymś czuję smutek, więc czymś przyjemnym, czymś wesołym, próbuje go zagłuszyć, rozweselić się. Na krótką metę to działa, ale na dłuższą tak naprawdę sprawia, że ten smutek tylko będzie głębszy i głębszy. Jakie rozwiązanie? Zacząć świadomie przeżywać do końca. Przeżyć go z Jezusem, przeżyć go z naszym przyjacielem. Zachęcam więc do wspólnej medytacji. Posłużymy się znowu tymi trzema krokami. Uważność, obecność i słowo. Smutek może mieć wiele form. Kiedy dzisiaj będę Cię zachęcał do tego, byś się mu przyjrzał, a później opowiedział o nim Jezusowi, to pamiętaj, że może być to smutek, który jest spowodowany brakiem. Najpierw drugiego człowieka. Ktoś bliski zmarł. Ktoś, kto jest mi bliski, nie mogę się z nim teraz spotykać. Jakaś relacja jest zniszczona, pokłóciliśmy się. Potężny smutek. To może być brak jakiegoś poczucia wartości, godności. Czuję, że coś straciłem, ktoś mnie źle potraktował. Było jakieś trudne wydarzenie i czuję, że coś straciłem. Noszę w sobie smutek, pewną stratę. To może być smutek z powodu straty zdrowia, pieniędzy. I w końcu może być smutek, o którym święty Paweł mówi, jako taki Boży smutek, smutek spowodowany tym, że czuję, że oddaliłem się od Boga, straciłem jakąś bliskość i ten smutek zaprasza mnie do zmiany życia, do nawrócenia. Chcemy dzisiaj to uczucie przetrawić przy Jezusie i ufamy, że w czasie modlitwy Pan będzie dawał też światło, umocnienie i pocieszenie, by dobrze pokierować naszym życiem, podejmować dobre decyzje w związku z naszym smutkiem, z tym, do czego on nas prowadzi, jakiś sygnał daje.
Rozpocznijmy naszą medytację w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Klęknij lub usiądź w pozycji, która będzie dla Ciebie wygodna, odpowiednia, która pozwoli Ci się skupić. Skupić choćby na kilkanaście minut. Zatrzymać. Wyłącz media, wszelkie rozpraszacze, wycisz komórkę, włącz tryb samolotowy, by móc w pełni cieszyć się teraz tym czasem z Bogiem. Zauważ swój oddech. Skup swoją uwagę teraz na tym, jak on się dokonuje. Jak oddech, wdech i wydech powoli przenikają Twoje ciało. Zauważ, jak powietrze przenika przez Twoje nozdrza, jak poruszają się Twój brzuch, Twoja klatka piersiowa. Teraz wraz z oddechem spróbuj połączyć prostą modlitwę. Wraz z dechem wołaj Panie Jezu, a wraz z wydechem ufam Tobie. Możesz robić to w myśli, możesz robić to półgłosem. Przyjrzyj się teraz swoim emocjom. Zobacz, czy jest gdzieś smutek. Czy jest w Tobie dziś, teraz jakieś poczucie braku, smutku, jakieś poczucie straty. Jeśli jest, przyjrzyj mu się.
co straciłem, czego mi brakuje, czego dziś nie mam, kogo nie mam koło siebie. Jaki jest ten smutek? Czego dotyczy? Jak jest głęboki? Nazwij go. Spróbuj opisać najlepiej, jak potrafisz. Zacznij opowiadać Jezusowi o swojej stracie, o swoim smutku. Opowiedz mu, jaki jest. Opowiedz mu, gdzie go widzisz w swoim życiu. Może masz jakieś doświadczenie tego smutku też w ciele, w jakimś miejscu szczególnie. Ten smutek. Widzisz, że się gromadzi napięcie jakichś mięśni. Opowiedz o tym Jezusowi, swojemu najlepszemu przyjacielowi. Jeśli widzisz, że ten smutek wziął się z jakiegoś konkretnego braku, poproś Jezusa, żeby uzupełnił teraz ten brak. Jeżeli to jest brak drugiego człowieka, brak bliskości, jeżeli ten smutek bierze się z samotności, to poproś Jezusa o takie doświadczenie Jego bliskości, by uzupełnił ten brak. Jeśli widzisz, że ten smutek bierze się z jakiegoś braku, straty, godności, szacunku, uwagi,
Poproś Jezusa, by przyszedł ze swoją łaską teraz, uzdrowieniem. Ewangelia Jana, rozdział 16, werset 6. Ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wasze serce. Jednakże mówię wam prawdę, pożyteczne jest dla was moje odejście, bo jeżeli nie odejdę, pocieszyciel nie przyjdzie do was, a jeżeli odejdę, poślę go do was. Ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce. Jednakże mówię wam prawdę, pożyteczne jest dla was moje odejście, bo jeżeli nie odejdę, pocieszyciel nie przyjdzie do was, a jeżeli odejdę, poślę go do was. Wstrzymaj się nad tym słowem. Zobacz, co w tobie wywołuje. Jaki oddźwięk w twoim sercu. Zapowiedź odejścia Jezusa. Zapowiedź straty, którą doświadczą apostołowie. Smutku, który z tego będzie wynikał. Ale też sens i cel, który tłumaczy Jezus. Jezu, ty swoim apostołom powiedziałeś, że odejdziesz. Smutek napełnił ich serce. I w naszym życiu jest wiele rzeczy, które nas napełnia smutkiem, wiele strat, które mamy, bólu tego, że drugi człowiek albo jakieś rzeczy, które są dla nas cenne, ale też i zdrowie, tracimy. Jezu, ale obiecałeś apostołom, że twoje odejście będzie lepsze. Że tam, gdzie odejdziesz, w tym smutku, zaowocuje coś nowego, działanie Ducha Świętego. Ten smutek stanie się miejscem przemiany, otwarcia na nowe życie. Jezu, przychodzimy dziś z naszym smutkiem do ciebie. Choć może dzisiaj ta strata jest dla nas zupełnie niezrozumiała i bolesna, to przychodzimy do ciebie, opowiadamy ci o niej, przeżywamy ją z tobą, naszą stratę, nasz smutek, ufając, że wyciągniesz z niej jakieś dobro. Ufając, że ten smutek będzie miejscem spotkania głębszego z tobą. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Nie zatrzymaj się nad tą jedną medytacją. Jeśli widzisz, że jest w tobie wiele smutku, codziennie traw to z Jezusem. Przetrawiaj, medytuj, pokazuj Mu. Przeżywaj to uczucie do końca, by w końcu je przeżyć, by już się w tobie nie gromadziło. Może się zdarzyć, że w czasie tej medytacji zaczną ci się przypominać z czasem inne wydarzenia, które ten smutek wywoływały, inne braki. I to będzie działanie Ducha Świętego, który będzie pokazywał głębiej i głębiej ci, gdzie jest źródło smutku w twoim życiu, gdzie są nagromadzone różne pokłady, bolesne pokłady, które trzeba przetrawić, przemedytować, pozwolić, by Jezus wszedł tam, uzupełnił każdy brak, który mamy w sercu. Do usłyszenia i zobaczenia za tydzień na kolejnej medytacji.